Więc czy widzowie to rozumieją? Nie gryź tego, co ty konie jesteś? Cześć, idziemy do Wojtka. Sonia? Łapa? Sonia, ale nie pal tematu. Sonia, daj łapę. Cześć, idziemy do Wojtka. Idziemy do Wojtka. Tak, zaraz jak zrobimy pizzę, w ogóle haj, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Haj, dzień dobry. I chcesz iść do Wojtka, nie? Tak. Stęskniłaś się? Tak. Bo go długo nie było, powiedz. Gdzie był? Bo gdzie był właśnie? Gdzie był? No gdzie pojechał Wojtek? Daleko. Daleko, ale gdzie był? U kogo był? Samolotem. U swojej drugiej babci był. U babci. No, u swojej drugiej babci był, tak? Proszę, proszę nie dupać w nosku, nieładnie, tak? Nie wolno tak robić. Tak się nie robi, tak? A naszym dzisiejszym planem jest zrobienie czegoś z twarogu, bo zanim zaczęłam robić ten nasz serek z jogurtu, który widzieliście w ostatnich filmach, to kupiłam sobie twaróg. I wiecie, co bym z niego zrobiła? Kluseczki leniwe z odrobiną cukru. Buziaczka, mogę? No, wczółko, dobrze, może być. Nie, niezła okazja. Kluseczki leniwe z odrobiną cukru, z bułeczką tartą. Albo takie kluski, co się wrzuca na wodę. Ojej, no, albo jakieś placuszki twarogowe z jabłuszkiem. Ale znalazłam przepis, gdzie się robi pizzę z sera twarogowego. Widziałam, że ze skyrów też robią, z serka wiejskiego. Ja mam akurat taką kostkę twaroszku, więc zrobimy sobie spód do pizzy z tego sera. Rozumiecie to, nie? No. Rozumiecie to, powiedz widzowie? Czy widzowie to rozumieją? Nie gryź tego. Co ty, konie jesteś? Nie, bo konie tak obgryzają drzewa. Rysiuli, że zabawkę. Ryszard. O matko, Ryszard. No, Ryszardowi odbiło. Rysiu. O matko. To jest zabawka, którą kiedyś wam pokazywałam w filmie i śmiemy twierdzić, że ona może ma nawet ze 3 lata i tam w środku jest wsadzona kocimiętka. No i się śmialiśmy z Dawidem, że to przecież dawno wywietrzało, ale jak widać nie. Jest taka miłość, mi amor. O matko, czy ty jesteś w kolejce? Czy ty też byś tu chciał sobie liznąć? Bazyl, chcesz se liznąć? O matko, ścisłeś oczy. Prawdziwy turysta, nie? Robi zdjęcia. Rysiu, co tu się odbywa za miłostka? Ryszard, zobaczcie, co tu jest. A mogę pokazać to Rysiu tylko? Nie, dobra, teraz nie można, bo zobaczcie. Zbyt intensywnie tutaj. Na razie nie można. Jak zaprzestanie, to wtedy. Widzicie, to jest taki stworek i on w dupce w środku ma kocimiętkę i naprawdę ze 3 lata to może mieć. Jak widać, jeszcze działa. Spód do pizzy będzie tylko inny i nowy, a reszta to robicie, co chcecie sobie na tą pizzę. Zobaczcie, ja mam dosłownie tyle pieczarek. Papryki nie dam całej, papryki dam sobie kawałek. I tutaj mam szynkę, to może jeszcze damy szynkę? No, proszę bardzo. Dobra, nie? Zjedz, żebyś miała siłę z Wojtkiem się bawić. Dobra, w sumie to już trzeba wyłączyć. Wrzuciłam te pieczarki z tą papryką, dałam ząbek czosnku, ale paruje i chciałam cebulę, ale nie ma! I jeszcze paruje. I odzyskujemy już obraz. Szynka. Tak pokroiłam w takie słupki. I jest! Szynka pana też interesuje, prawda? Laura? Bazyl chciał szynkę, wiesz? Bazyl, chcesz szynkę? No, chcesz szynkę, Bazyl? No, zaraz idziemy do Wojtka. No, i co będziesz robić? Bawię się z Wojtkiem. Będziesz się bawić z Wojtkiem? Cześć, idziemy do Wojtka. I co będziesz robić? Bawić się, Ula jest w pracy. Ula jest w pracy, tak? I kto jeszcze jest w pracy? No dobrze, powiedz. Dobrze. Wuje bawię jest w pracy. Dobrze. A Wojtek jest? Jest. Dobrze. Będziesz się bawić? Tak. Dobra, słuchajcie, jest akcja. Musimy przeatakować babcię z 3 plastry sera, bo jak nie, to będzie pizza bez sera. Rozumiesz? No, będzie pizza bez sera, tak? Niestety. Niestety. No. No. Idziemy? Idziemy. To buziaczka. A Zule? Buziaczka. Co tak robiłaś, tak?
Może pryszcza mam. Masz tutaj wyleczkę. No już przestań. Laura. No przecież wszyscy wiedzą, że mam pryszcze. Już przestań. A w ogóle wstań tutaj i się odwróć. Patrz. Zobaczcie, widzowie. Jaka kurtka. Nie wiem, czy wy to widzicie. Patrzcie. Ja wam zrobię zbliżenie. Patrzcie. Jednodniowa kurtka. Wczoraj wyprana. Z tatusiem na dworze. Zobaczcie. Kula i duszo, piekła nie ma. Farba plakatowa na dworze. Zobaczcie. Zobaczcie. No. Zobaczcie. Masz myszkami. Do prania. Myszkami. No myszkamiki to już ledwo ją widać. Wiesz? Idziemy. Pa, pa. Pa, pa. Buziaczka. Dobra, papa. Papa. Zobaczcie, pogoda w maju, dziecko w czapce, kurtka zimowa. No pokaż Wojtkowi, jak się jeździ. Miałaś mu pokazać, że umiesz już. Wojtek, no ty patrzysz, jak ona jeździ? No ona ci... Ale tu w tom, na trawie nie. Jedź, Laura, jedź po kamienia. Będzie ci... Tu, w tą stronę jedź. No pokaż mu, jak się jeździ. No. No Wojtek, widzisz, wziął sobie krzesełko, idzie na ryby chyba. Co za pogoda, Boże, jak zimno. Nie jest wam gorąco? Jest ci gorąco? O matko! Jakie spocone dzieci! Sonia? Łapa? Sonia, ale nie pal tematu. Sonia, daj łapę. A? Sonia, proszę cię. Sonia? Łapa? Sonia, no proszę cię, Sonia. Jezu, no Sonia. No przecież ty umiesz. Sonia, łapa. Daj łapę. No. A... O, super, Sonia. Sonia umie. Łapa. Super. Jeszcze raz, Sonia. Łapa. Dobra. No ja nie tą prosiłam, nie? To się tom daje. No pewnie, że tak. Dobra. Sonia, git. Wchodzisz na bara... O, matko. Dwa małe barany. Na barana, oho. O matko. O Boże. Jeszcze. To tak trochę jak zapasy sumo. Do dzisiejszego eksperymentalnego przepisu nastawiam piekarnik na 220 bez termoobiegu. No i to tyle. Sytuacja opanowana, mamy ser żółty. Jak widzicie, kostka w twarogu. Ile kostka ma? 200 czy 250? Bo kiedyś to miały 250, a teraz to pozmniejszali. Zaraz wam powiem, jaką ja miałam. No nie powiem wam, no. A, 200. No bo kiedyś to tak było, nie? Kostka masła miała po 250. Teraz po 200. No dobra. Mamy ser. I teraz są... Ja widziałam... Bo to jest w ogóle taki keto przepis, nie? I teraz tak. Ja widziałam... Kilka przepisów na to. Tak jak wam mówiłam, z serka wiejskiego. I jest przepis taki, w którym mamy twaróg, jajko, jedno, albo nawet dają dwa, albo trzy. Damy trochę mąki i sól. I teraz jest jeszcze wersja, w której nie dają jajka, tylko jest sam ser, sól i mąka. Ale ja stwierdziłam, że z jednym jajkiem chcę spróbować, tak sama mąka i ser to tak, no nie w moim stylu. Więc jeszcze dajemy tak, sól. Z tą solą to zawsze jest problem. No tak, żeby było... Dobra, no tyle, no. Widelec tu, łyżka do mąki tu. No widziałam, że tak z dwie, trzy łyżki sypią. To zależy, jak z tymi jajkami się to połączy. Na razie rozgniotę to widelcem. Zaraz wezmę to grabkami, czyli palcami, w swoje dłonie i w obroty. Czekajcie, mi tu jeździ. A żeby nie jeździło, wystarczy podłożyć zawsze ściereczkę. Jest wygodniej, więc sobie trochę to rozgniotę i zobaczymy, czy nie trzeba jeszcze dodać mąki. Bo to jest w ogóle bardzo szybkie do zrobienia, bo to tylko zagniatacie i od razu formujecie z tego pizzę i wkładacie do piekarnika. Także to jest w ogóle szybkie do zrobienia też, gdy na przykład nie macie czasu. Czekajcie, ja chyba jeszcze trochę mąki będę musiała ciutkę dodać, ale to poczekajcie, jeszcze trochę to... wybełtam i to jest właśnie tak jak, nie wiem, zaczęłam, a chyba nie skończyłam. To jest chyba keto przepis w ogóle. Więc stwierdziłam, że chcę spróbować. Nie, że przechodzę na keto czy coś, nie. Tylko po prostu ja jestem taka, że ja lubię próbować nowe rzeczy, a nigdy tego nie próbowałam. Więc jestem bardzo ciekawa. A wy jak robiliście w jakiś inny sposób, to też dajcie mi znać. Czekajcie, trochę, jeszcze łyżeczkę mąki dam. Teraz nie wiem, czy nie za dużo dałam. No dobra, coś tu się zaraz wymyśli.
Wody się doleje. Nie no, żartuję, czekajcie. Widelec do zlewu. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie mam za mało tej mąki. Dosypałam jeszcze jedną łyżeczkę płaską mąki. Czekajcie, i teraz to już chyba powinno być właśnie to, o co nam chodzi. Ciekawe, czy nie będę żałowała decyzji, nie? Bo zrobiłabym kluseczki leniwe. No ale jak się chciało próbować nowych rzeczy, no to cóż zrobić? Już z tyłu głowy mam żal, że nie zrobiłam. Czekajcie, bo ja się tu miotam. Bierzemy jakąś blaszkę. Ja sobie wyłożyłam ją awaryjnie papierem do pieczenia. No bo tak boję się położyć centralnie. I no. I teraz musimy to... Czekajcie, trochę mi się to lepi. Więc sobie wezmę... O, ręce umoczyłam w mące, żeby mi się nie przyklejało. A musimy sobie to porozgniatać, żeby to też nie było ani za grube, no ani za chude, nie? Pierwszy raz robię, ale już wam daję instrukcję. No nie wiem, no nie robiłam, no. Tyle, co widziałam w necie, no. Jak myślicie, czy to przypomina wam kółko na pizzę? Dobra, jest. Chyba jest... No chyba jest okej, ale sobie zrobię tu takie wgniecenia może. Chciałabym mieć puszysty brzeg, nie? Dobra. No pewnie mi to tak nie wyjdzie, ale... I teraz wrzucamy to do piekarnika na około 12-15 minut. To zależy, no będziemy patrzeć. To ma się fajnie trochę zrumienić. Ej, patrzcie, ja teraz dopiero zauważyłam. To jest z Ikei chyba to było. Tak, z Ikei, tak, Ikea. I tu jest, patrzcie, że maksymalna... Nie, gdzie to jest? Maksymalna temperatura 160 stopni. A to nawet nie wiedziałam. Myślałam, że to większa ilość stopni. No trudno. Wyciągam z piekarnika. Co będzie, to będzie. Patrzcie. Teraz wszyscy będą patrzyli, jak nasz blat się spali. Zrumieniło mi się to trochę. Ja trzymałam 16 minut. I teraz zrobimy tak. Ja to lubię, wiecie co, jak jest spód do pizzy, to zrobić go na bazie passaty. Przesmażam sobie trochę cebulki, ząbek czosnku. I to robię wtedy na oliwie z tą passatą. Jezu, to jest najlepszy spód do pizzy, jaki może być, taki aromatyczny, kocham to. Jezu, tego keczupu to też jest tyle, co kot napłakał, nie wyduszę. Wysmarujemy to. Nawet chyba trochę za dużo, dobra, nieważne. Ale, żeby to nie było takie nudne, to posypię to trochę cebulą suszoną, ale nie za dużo, bo mam takie te grube kawałki. A że nie mam normalnej cebuli, no to może to mieć sens, nie? A wiecie, że cebula i czosnek musi być wszędzie. Te pieczarki z tą papryką. Powiem wam tak, pachnie to ładnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, jeszcze szyna. Czekajcie, no bo mamy szynkę. Tak. Nic nie było z tych składników, a tu taka pizza na bogato z tego wyszła. Dobra, no to mamy to. I teraz serek. A tak prawdziwie po włosku powinny być ser pod spodem, nie? Ale ja to lubię, tak jak wam ostatnio mówiłam, ale jak już mamy tyle sera, to zrobimy nawet cztery kawałki, cztery plastry. Że ja lubię na przykład serek topiony do tego, albo mascarpone. Pycha. Dobra, z racji tego, że nie wiem, czy to jest gorące. Jeszcze wkładamy to do piekarnika na 8 minut, no będę doglądać, no. To patrzcie, jaki to człowiek czary mary odkrył. Ja myślałam, że to takie bezpośrednie ciepłe można wyciągać. No nic się nie stało, ale nawet nie wiedziałam, że tu jest jakaś maksymalna temperatura. Ale ja. Widzowie, ona jedzie. Chcesz kupić? Co mi kupić? Poproszę cytrynę. Dobrze? Pani pojechała po cytrynę. Patrzcie, dostałam cytrynę. Dziękuję bardzo. To jest jedzenie na dowóz. Proszę mi przywieźć hamburgera i frytki. Dobrze? A ja idę, bo pizza wychodzi. Patrzcie. Tak, hamburgera i frytki proszę mi kupić. Nie no, wygląda... Kurczę, wygląda git. Trzymałam teraz 8 minut i chyba wyciągam. Uwaga, uwaga. No wygląda godnie, no zobaczcie. Słyszycie jeszcze, jak syczy ten ser? Ciekawe, czy to dobre. Może już nie żałuję tych
klusek leniwych? A, jakie to jest gorące. A trzeba by było się tu wbić. Tak, pizza. No to nożyk do pizzy, prawda? No zapach jest jak pizza, serio. Zobaczymy, co będzie dalej. Nic, wyciągam. Słuchajcie, da się to podnieść? No da się, zobaczcie. Wygląda? Wygląda. Jestem bardzo ciekawa, Laura, wiesz, jak smakuje? Ja nie lubię. Nie lubisz? Mama. A poczekaj, bo gorące. Gorące. A powąchaj. Ale powąchałaś? Powąchaj. Keczupem się obróżyła. Dobra, uwaga. Próbujemy? Tak, spróbuj. Gorące strasznie. Nie wiem, czy dam radę. To jest kato. Czekaj. To jest szynka, no. Kosik jest? No weź. Jest. Co to tam jest? Poczekaj. Poczekaj. Szczerze? To jest bardzo dobre. I w ogóle, jakby mi to ktoś dał, to bym nie powiedziała, że to jest ser. Mogę jeść? Ja sobie to wezmę. Pyszne. Mogę szynkę jeść? No możesz wyjarać szynkę na razie, bo jest bardzo gorące. Ale bardzo dobre. Szczerze? Nie miałam jakiegoś pozytywnego nastawienia, ale chciałam bardzo spróbować. I naprawdę, no, pyszne. Jezu. Zaraz dostaniesz, tylko musi ostygnąć, dobra? Ostygnąć. Jest bardzo gorące, Laura. To nawet dmuchanie nie pomoże. Wiesz? Strasznie gorące. Jak trzymam, dotknie, jakie ciepłe. Widzisz? Mogę paprykę? Paprykę? Ale chyba też jest gorąca. Proszę. Zobacz, ale jest gorąca. Widzisz? No, tu się położę, dobra? Ja byłam nastawiona dzisiaj, że tytuł filmu będzie... Szynkaste. Może to takie gówinko jest, nie? To jest zarąbiste. Szynkaste. No widzisz, no jeszcze gorące, no musimy czekać. No ja nawet przestałam jeść. Musimy chwilę poczekać. Ja lubię ciepłe, ale nie lubię takiego, wiecie, żeby... No gębę parzyć, nie? Że jesz i... Bazyl. A gorące strasznie. Tu możesz spróbować trochę podnieść. Czekaj, ja zaraz przyjdę. Ja? Moment, no. Gorące. Muszę czekać. Tak jest sprzedawka. Jak ma pytanie? Mama ma pisanka jest. Gorące. No gorące jeszcze? Nie ostygło? Pokaż. Już prawie, nie? Dzieciątko głodna tu. Ale ja zaczęłam jeść, bo ja nie mogłam wytrzymać, żeby tego nie spróbować. Za rąbiste. O. Ostygło. Ja jem. Jeszcze ciepłe, widzisz? Zobacz. Czujesz? Smakuje. Czyli dobre. Laura też jest takim testerem czasami, wiecie? Jak jej coś smakuje, to wszystkim będzie smakowało, zobaczcie. No ja ci chciałam tylko, dobra, ja nie trzymam, już spoko. Boże, bo leci. A mogę to zjeść tylko? Tak. Pycha, zobaczcie. Nie? Pyszne? Naprawdę. Ostygło to, oje? Ostygło to? Ostygło. Jest. Teraz weź w rączki, jedz. Za to się lepi? Mhm. Gorące. Patrz. No powoli dmuchaj. Trzymasz, czy ja mam ci trzymać? Proszę. Delikatnie. Zobacz, podmuchaj jeszcze dobrze. I ugryź. Naprawdę, gdyby ktoś mi to dał, to bym nie powiedział, że tam jest ser w tym. Serio. Polecamy wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mama, i tymże smacznym. Paluszkę. Nie, to jest pieczarka.
i optymistycznym akcentem. Proszę. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję i kciuka do góry. I zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Ostrzygła się. Laura. Halo. Papa. No, papa. Papa. Na buziaczka? A wyszli. Papa. Do widzenia. Do widzenia. Śmieję się? No trochę się śmiałam z ciebie. Gdzie? No tylko trochę się śmiałam. Gdzie? Buziaczka. Dobra, to już się nie śmieję. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.